A zaczynamy od przesłanej do nas wiadomości zaniepokojonego radnego miasta Stanisława Borowika, który martwi się sytuacją w domu opieki społecznej przy ulicy Jagieły w Raciborzu i apeluje o pomoc. Wedle jego informacji personel oraz pensjonariusze borykają się z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia w środki ochrony osobistej, które jak dotąd placówka kupowała z własnego budżetu. Dyrektor Domu Świętej Notburgi nie zgodziła się na rozmowę, ale potwierdziła, że to prawda, a pracownicy niejednokrotnie szyli maseczki sami. Dziś skontaktowaliśmy się ze starostą, który zapewnił z kolei, że takie wsparcie już wielokrotnie tam wysłano. Dom pomocy społecznej przy ulicy Jagieły to obecnie 167 mieszkańców i 110 pracowników. Według radnego Borowika bezzwłocznie należy wyposażyć ich w profesjonalny sprzęt ochrony osobistej, bo jak informuje, takiego brakuje, a placówka sama musi sobie radzić z jego pozyskiwaniem. Na ten apel odpowiedział starosta raciborski. Kiedy apel się pojawił, to myśmy już w gotowości kilkakrotnie przekazywali środki ochrony osobistej, czy to maseczki, czy płyny potrzebne do dezynfekcji pomieszczeń, bądź inne rzeczy. Tutaj z tego, co przekazały moje służby, było to 5 takich przekazanych takich darowizn, zarówno zakupionych ze środków powiatu, jak i pozyskanych przez służby wojewody. Te pierwsze były minimalne, w minimalnych ilościach, niemniej ostatnia chyba we wtorek, to już prawie 700 maseczek, plus rękawice, plus płyny, więc tutaj na bieżąco również staramy się w miarę możliwości pozyskanych środków przekazywać te rzeczy do tych DPS-ów. To nie tylko ten DPS, ale również DPS w Krzyżanowicach, czy u nas tutaj na Grząki. Jak przyznaje starosta, zapotrzebowanie jest ogromne, zwłaszcza, że środki ochrony osobistej to sprzęt, który zużywa się niezwykle szybko. Dlatego powiat stara się, by regularnie i na bieżąco rozdysponowywać go wszystkim potrzebującym. My nie tylko zaopatrujemy szpital, czy DPS-y, czy placówki oświatowe, ale również POZ-y działające na terenie Raciborza dla naszych mieszkańców. W dniu dzisiejszym przekażemy kolejną partię, najprawdopodobniej do 5 POZ-ów działających na terenie Raciborza, do 2 działających w powiecie, Krzyżanowice i Kuźnia Raciborska. W zeszłym tygodniu częściowo przekazaliśmy środki dla Rudnika, więc tutaj monitorujemy tą sytuację, analizujemy i oczywiście ubiegamy się o te kolejne rzeczy u wojewody i u służb wojewody z magazynu rezerw, ale również zakupujemy z własnych środków, więc tak. Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, jeśli jest taka potrzeba, a mamy takie możliwości, to również przekazujemy te rzeczy i w tym przypadku również na Jagieły takie rzeczy zostały przekazane. Na brak zabezpieczenia przed koronawirusem na razie nie narzeka z kolei Dom Pomocy Złota Jesień przy ulicy Grząki, który korzystając z pomocy powiatu równocześnie też sam sięga do swojej kieszeni. Takie rzeczy jak rękawiczki czy płyny do dezynfekcji to jest w ogóle rzecz normalna w naszym domu, więc po prostu na ten moment kupujemy tego więcej i zdecydowanie więcej zużywamy, ale mamy te środki. Maseczki, te, które od dnia wczorajszego są obowiązkowe, u nas właściwie funkcjonują już od dobrych 2 tygodni, jeżeli chodzi o ten bezpośredni kontakt z mieszkańcem. No radzimy sobie w takim zakresie, w jakim to jest po prostu na dany kontakt i na dany moment potrzebne. Wiadomo, że jak mamy sytuacje wymagające zwiększenia reżimu sanitarnego, na przykład w momencie powrotu mieszkańca ze szpitala, no to ten reżim sanitarny jest tutaj podnoszony. Oczywiście wtedy są fartuchy jednorazowe, wtedy jest ochrona oczu i ochrona głowy. Dopasowujemy po prostu do sytuacji i do potrzeby. Dodajmy, że w obu raciborskich DPS-ach obowiązują także sztywne procedury bezpieczeństwa. W Złotej Jesieni na przykład zakaz odwiedzin wprowadzono już na początku marca, a aktywność mieszkańców wewnątrz ograniczona jest do minimum. Na ten moment nie mamy ani sklepiku, który był na terenie naszego domu. Nie odbywają się msze święte, nie działa właściwie rehabilitacja grupowa, zajęcia terapeutyczne. No musieliśmy zrezygnować na ten moment z tych wszystkich aktywności. Co niepokojące, obecnie już ponad 15% domów pomocy społecznej w Polsce jest dotkniętych chorobą COVID-19. Stąd wielka niepewność i strach pozostałych placówek opiekujących się tą najbardziej zagrożoną grupą. Na początku informujemy mieszkańców o sytuacji, jaka jest w kraju. Poza tym to są też ludzie, którzy mają dostęp do informacji poprzez środki po prostu masowego przekazu, mają kontakty z rodzinami, więc no jest duża świadomość wśród mieszkańców, jaka jest sytuacja ogólnie w kraju. No i tym sposobem no ten nasz przekaz jak gdyby uzupełnia tą informację i wszystkie te nasze reorganizacyjne sprawy, które tutaj wprowadzamy, no jak gdyby tłumaczymy i tłumaczymy, z czego to wynika, dlaczego jest taka konieczność.
A wracając do apelu radnego, każda pomoc jest na wagę złota, bo niezbędne środki ochrony to nie tylko maseczki i rękawiczki, ale również przyłbice i kompletne kombinezony, a o nie najtrudniej. Wszystkich, którzy mogą pomóc, dołączając do Stanisława Borowika, prosimy zatem o wsparcie.